Dwa niebezpieczne zdarzenia miały miejsce w miniony weekend na drogach naszego powiatu. Pierwsze w Chwarznie, gdzie pijany kierowca doprowadził do czołowego zdarzenia z innym pojazdem, a drugie w Nowej Karczmie, gdzie nietrzeźwa kobieta zatrzymała się na słupie sygnalizacji świetlnej. 29 lipca około 23.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Chwarzno. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący Oplem Astra, 39-latek, mieszkaniec naszego powiatu, zderzył się z samochodem z naprzeciwka, który przejeżdżał z Alfa Romeo, którym kierowała 25-latka, mieszkanka naszego powiatu. Okazało się, na szczęście tu nikomu się nie stało, ale okazało się, że kierujący Oplem miał blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Tutaj mężczyźnie zatrzymano, dowód rejestracyjny i w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie. Apel do wszystkich kierujących, abyśmy prowadząc pojazd zawsze byli wypoczęci, a przede wszystkim trzeźwi, nie pod działaniem żadnego alkoholu. Tego samego dnia w Nowej Karczmie doszło do wypadku drogowego. Kierujący Volkswagenem Touran uszkodził sygnalizator świetny w Nowej Karczmie. Okazało się, że mieszkaniec Malborka, 59-latek, miał blisko promil w wydychanym powietrzu, tutaj zatrzymano prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. Tu również w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie w sprawie spowodowania tej kolizji.